Tymczasem Sebastian dostał wiadomość, że jego następca się wycofał. Maturzysta jest przerażony, bo musi dzisiaj albo oddać 500 zł zaliczki, albo wykonać zlecenie. Zdesperowany chłopak postanowił, że ukradnie pieniądze. Ej, młody, co ty wyprawiasz? Panowie! Co tu się stało? Ała! Damian, co tu się stało? Boli cię noga? Boli mnie noga, tak. Ale kolano, kostka? Kolano. Dasz radę wstać? Nie. Spróbujemy powoli. Jakoś do higienistki może dotrzemy. Nie uważasz cię na tym korytarzu. Tak się to kończy. Hej. A ty co, zastępujesz sklepikarkę? Mogę coś kupić? Nie, nie. Ja tylko pilnuję sklepik. Pani gdzieś poszła. A, okej. No to miłego pilnowania. Cholera, w co ja się wpakowałem? Nie dość, że mam tego kolesia na karku od żółwi, to jeszcze teraz zacząłem kraść. No i jestem załamany. Oddam te pieniądze, bo nie potrafię być złodziejem, no.